Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Sezon pierwszy, Okrutni zbrodniarze, odcinek 7, Krzysztof Kałużny, zwyrodniały recydywista. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. Przeżyłem wtedy poważny kryzys. Opowiada mi bohater tej historii, Jerzy Jakubowski, który był wówczas porucznikiem w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Poznańskiej Komendy Wojewódzkiej. To było trzecie zabójstwo dziecka w mojej karierze. Zacząłem się zastanawiać, czy ja dalej chcę być milicjantem. Muszę przyznać, że i mną wstrząsnęła ta historia. Leżąc później w łóżku, długo zastanawiałem się nad okrucieństwem, do jakiego są zdolni niektórzy z ludzi. Posłuchajcie. 9 grudnia 1985 rok, okolice Kurnika. Godzina 19. Rodzice 8-letniej Beatki, uczennicy klasy drugiej szkoły podstawowej, dzwonią na miejscowy posterunek milicji i zgłaszają zaginięcie córki. Dziewczynka miała być w domu około 12, ale dotychczas nie wróciła. Codziennie wracała pieszo do domu, znajdującego się w Szczodrzykowie, kilka kilometrów od Kurnika, pisze Jakubowski w swojej książce Policjant. Podjęte zostały działania poszukiwawcze, najpierw z wykorzystaniem milicjantów z Kurnika. W godzinach popołudniowych do tego rejonu przetransportowano kompanię prewencji, która została włączona do akcji poszukiwawczej. Odwiedzono wszystkie koleżanki, a także uczniów z innych klas. Rozpytywano krewnych, znajomych i znajomych znajomych, a także zupełnie obcych ludzi. Ostatnio Beatę widzieli jej brat Rafał i kuzyn Arkadiusz, gdy wysiadał z pociągu i wyruszyła w kierunku domu, dodaje Kazimierz Brzezicki, który swój artykuł na temat tej sprawy zatytułował Zbrodnia w lesie. O zdarzeniu zostaje powiadomiona Poznańska Komenda Wojewódzka, która wysyła na miejsce kilku funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego. Ci z miejsca zabierają się do pracy. Wypytują, przepytują, zwracając uwagę na każdy najdrobniejszy ślad. Interesuje ich wszystko. Wszystko może być istotne. Ale oczywiście największą uwagę zwracają na dziwne elementy, na jakieś odstępstwa od normy. W głowie mają różne scenariusze. Że dziecko gdzieś się zabłąkało, że ktoś się gdzieś ukrył. Owszem, nie odrzucają zabójstwa, ale z tego, co powiedział mi Jakubowski, pierwszego dnia nie myśli się o tym. Żyje się nadzieją, że wszystko może skończyć się pomyślnie. Czasami tak się przecież dzieje. Jeden z policjantów opowiadał mi, że poszukiwano kiedyś dziecka przez 2-3 dni. W końcu, gdy stracono nadzieję, jakaś kobieta przyprowadziła je, mówiąc, że dziewczynka była u niej. Znalazła ją gdzieś zabłąkaną na ulicy i postanowiła się nią zaopiekować. Zatem nadzieję trzeba mieć zawsze. Około godziny 22 czynności zostają przerwane. Było już zbyt zimno i ciemno, żeby sensownie działać. Jakubowski zaznacza, że panował wtedy siarczysty mróz. Trzeba jednak powiedzieć, że praca poznańskich kryminalnych przyniosła ciekawe efekty. W trakcie czynności wstępują na stację kolejową, która jest usytuowana na drodze przejścia dziecka do domu. Co ważne, jest znacznie oddalona od miasta. To było interesujące miejsce z punktu widzenia funkcjonariuszy. Jakubowski podkreśla słowo interesujące. Lubi w ogóle używać tego słowa. Różne rzeczy mogły się tam wydarzyć. Może Beatka, kierowana jakimś nagłym impulsem, wsiadła do pociągu i pojechała gdzieś? A może ktoś ją namówił na podróż i wywiózł w sobie tylko wiadome miejsce? Kryminalni pojawiają się tam wieczorem. Zagadują pracowników, czy widzieli coś, co można powiązać z zaginięciem dziewczynki. Któryś z nich mówi, że około południa pojawił się tu pewien mężczyzna. Z jego słów wynika, że kręcił się bez uzasadnionej przyczyny. Brzmi to intrygująco. Milicjanci postanawiają przyjrzeć się wątkowi. Jaki mężczyzna? Znają go? A tak, mieszka w Kurniku, a pracuje w Poznaniu na PKP. Zdaje się, że myje wagony. A jak się nazywa? Krzysztof Kałużny. Sporządzono notatkę i wysłano do komendy. Ktoś zadziałał właściwie, opowiada Jakubowski. I sprawdził tego Kałużnego w zbiorach milicyjnych. Dzięki temu zrobiło się bardzo gorąco.
Okazało się, że klient kilka lat wcześniej został skazany przez sąd w Stalowej Woli na 7 lat za zgwałcenie dziewczynki. Odsiedział 4 lata i 8 miesięcy, a potem wyszedł na wolność za dobre sprawowanie. Oczywiście to nie był dowód, że to właśnie Kałużny jest odpowiedzialny za zaginięcie dziewczynki, ale trzeba było ten trop jak najszybciej sprawdzić. Po uzyskaniu owej informacji w drodze wywiadu ustalono, że Kałużny pojechał tego wieczoru do Poznania na nocną zmianę. Pracę miał zacząć o 22, a zakończyć o 6 rano. W związku z tym podjęto decyzję, że mężczyzna zostanie zatrzymany nazajutrz rano, tuż po zakończeniu pracy. Tak też zrobiono. Owszem, zatrzymanie odbyło się na granicy pewnego ryzyka procesowego, opowiada Jakubowski. Nie było przecież jeszcze zwłok, więc na jakiej podstawie to uczyniono, ktoś może zapytać. Odpowiedź brzmiała: zatrzymujemy go do tak zwanego wyjaśnienia w sprawie zaginięcia dziecka. To przecież wystarcza. Mija noc. Zaczyna się kolejny dzień. Jest godzina 6. Dworzec PKP w Poznaniu. Kałużny wychodzi z pracy. Nagle podchodzą do niego milicjanci, skuwają go i przewożą na posterunek w Kurniku. Niestety około godziny 10 pojawia się informacja, że w głębokim lesie niedaleko miejsca zamieszkania dziewczynki odnaleziono jej zmasakrowane zwłoki. A więc jednak zabójstwo. W tym momencie na polecenie moich pryncypałów do akcji wkraczam ja, relacjonuje Jakubowski. Przerywam czynności, wsiadam do auta i jadę na miejsce odnalezienia zwłok. Pojawia się tam też prokurator Michał Posadzy oraz medyk sądowy dr Marian Stochaj. Widok był okropny, więc pominę drastyczne szczegóły, które mną wstrząsnęły. Strasznie wstrząsnęły. Dziecko zostało uduszone sznurówką od bucika, cienkim, popielatym sznurowadełkiem. Jakubowski milknie. Na tym poprzestańmy, odzywa się po chwili i dodaje: no cóż, musieliśmy efekt działań zwyrodnialca opisać w protokole. Zeszło nam na tym parę godzin. Pamiętam, że był siarczysty grudniowy mróz, ale nie ma, zmiłuj się, trzeba pracować. W tym czasie zapadła decyzja, że sprawę przejmuje nasza komenda, a nadzorować będzie prokuratura wojewódzka. Dowiaduję się wówczas, że rano zatrzymano klienta, który może mieć związek ze śmiercią dziewczynki, Krzysztofa Kałużnego. Dlatego po zakończeniu oględzin pojechaliśmy do Kurnika, gdzie kryminalni zreferowali mi, co wiemy, na czym stoi. Gdy ustaliłem znane fakty, zacząłem się zastanawiać, jak rozegrać przesłuchanie. Postanowiłem użyć fortelu. Marian, pomożesz mi? Rzuciłem do kolegi medyka. Odegramy pewną scenkę. Dobrze, zgodził się. Mieliśmy zacząć od oględzin ciała klienta. Czyn był tak paskudny, że można było przypuszczać, że facet jest choć trochę podrapany. Może matka się broniła, może stawiała opór. Nie spodziewaliśmy się żadnych rewelacji, ale trzeba było to zrobić. I przy okazji sprawdzić, jak się będzie zachowywał. To zawsze jest jakaś informacja dla śledczych. Przed naszymi oczami stanął lump. Prymityw. Obrośnięty, zapuszczony. Ubiór był zaniedbany. Facet był szczupły, niewysoki. Powiedziałem mu, że dokonał zabójstwa dziecka. Dokonam teraz oględzin twojego ciała, oznajmiłem. Masz się rozebrać. Sprawdziliśmy ręce, nogi, twarz. Gdy Stochaj skończył, zwrócił się do mnie i powiedział: panie poruczniku, nie ma żadnych wątpliwości, to jest nasz sprawca. Oczywiście, to była zagrywka taktyczna, mająca na celu wywarcie określonego zachowania. Podejrzewałem, że coś takiego może na niego zadziałać. Był przecież prymitywnym osobnikiem. Podczas tych czynności byłem dość surowy i pewny siebie. Chciałem, żeby klient wiedział, że jestem absolutnie przekonany co do jego winy. Jak zareagował? Nic nie powiedział. Nie było z nim właściwie żadnego kontaktu. Był przytłumiony. Wyglądał na osaczonego. Po wszystkim został odwieziony do Poznania. Po powrocie zameldowałem się u swojego szefa i zrelacjonowałem mu sytuację. Sądziłem, że pozwolimy Kałużnemu udać się na spoczynek. Ale naczelnik polecił mi go przesłuchać jeszcze tego wieczoru. Trzeba kuć żelazo, póki gorące, stwierdził. Co było robić? Zabrałem się za przesłuchanie. Natychmiast. Była godzina mniej więcej 21. Czasami zaczynałem przesłuchanie od tak zwanej gry wstępnej. Wtedy powiedziałem sobie, że w tym przypadku zastosuję inną taktykę, że zacznę od konkretów i że będę go słuchał bez świadków. Gdy więc usiadł naprzeciwko mnie, oznajmiłem mu stanowczo: wiem wszystko. O tobie, o tym, co zrobiłeś.
Nie mam czasu na zbędne ceregiele, chłopie. Gadaj. I o dziwo, klient zgodził się mówić. Powiem jak było. Odezwał się. Zaskoczył mnie, muszę przyznać. Myślałem, że nastąpi zamknięcie, że facet będzie się bronił. A tymczasem on od razu się poddał i zaczął składać wyjaśnienia. No cóż, czasami tak się zdarza. Streścił przebieg wydarzeń. Zobaczył dziewczynkę nieopodal stacji kolejowej, poszedł za nią, skrzywdził bestialsko i zabił. Tragiczna historia. Pracowałem nad nim do głębokiej nocy. Najpierw przesłuchałem go, potem wyciągnąłem protokół, włożyłem kalkę między strony i zacząłem go wypełniać, zaczynając od zbudowania zarzutu. Na koniec zapytałem delikwenta, czy rozumie, w czym rzecz. Odparł, że tak. Gdy wróciłem do domu, położyłem się w łóżku, ale nie potrafiłem zasnąć. Jakubowski tak to opisuje w swojej książce. Byłem dziwnie spięty. Owszem, sprawa była wykryta, sprawca zatrzymany, ale to życia dziecku nie wróciło. Tak, miałem wówczas poważny kryzys. Pracowałem wśród zła, wśród okrucieństwa. Byłem młodym, 30-letnim człowiekiem. Ile można wytrzymać? Ile zła można dotknąć? Czy nie ucierpi na tym moja rodzina? To były trudne pytania. Nie mogłem spać, chodziłem bezszelestnie po mieszkaniu, nie chcąc zbudzić swoich najbliższych. Sam musiałem sobie z tym poradzić. Następnego dnia złożyliśmy wniosek o areszt. Prokurator go aresztował i sprawa toczyła się już na spokojnie, zmierzając do nieuchronnego końca. Ale musieliśmy ściągnąć akta ze stalowej woli, żeby zobaczyć, co tam się stało. Odnosiliśmy wrażenie, że Kałużny po wyjściu z więzienia uciekł z tamtych stron, jakby bał się czegoś. Gdy przejrzałem je, byłem zszokowany. Myślałem, że wyjdę z siebie. Dlaczego? Zdarzenie było takie. Jedzie dziewczynka na rowerze wzdłuż rzeki Sam. Nagle z krzaków wyskakuje klient, atakuje ją, wciąga w te krzaki, gwałci, zaczyna dusić i jednocześnie ciągnie do wody. Według mnie po to, żeby ją utopić, żeby ją zabić. Życie ratuje jej listonosz. Przejeżdża tamtędy i płoszy go, na szczęście. Powtórzę, klient według mnie usiłował ją zabić. To jest ewidentne. Tamtejsza prokuratura oskarżała go o usiłowanie zabójstwa, ale sąd zmienił kwalifikację i skazał go za zgwałcenie na 7 lat. Kałużny wyszedł po 4 latach i 8 miesiącach. Za dobre sprawowanie. Myślę, że uciekł stamtąd z obawy przed zemstą. Za swoje czyny. Przyjechał więc do Kurnika. No i znowu zaatakował. Ale tym razem zabił dziecko, Beatkę. 8-letnią dziewczynkę. Obwiniam o to tamtejszy sąd. Po przeczytaniu tych akt rzuciłem nimi o ścianę ze wściekłości. Miałem tego dosyć. Ważną czynnością procesową w naszej sprawie była wizja lokalna. I chcę podkreślić, mówi Jakubowski, że prowadziłem ją z najwyższą starannością. Z najwyższą. Zależało mi na tym, żeby wyjaśnienia Kałużnego były maksymalnie wiarygodne dla sądu. Bez wiedzy mojej żony zabrałem tornister syna, który miał wówczas 7 lat, jego buty z podobnymi sznurówkami oraz podobny grzebień. Po co? Żeby Kałużny w czasie tej czynności mógł wczuć się w rolę i opisać bardzo dokładnie przebieg zdarzenia. Chciałem, żeby pokazał na manekinie, jak dokładnie udusił Beatkę, posługując się tymi sznurówkami. Wizja lokalna była filmowana. Co ciekawe, Kałużny był bardzo dokładny. Gdy odtwarzał okoliczności gwałcenia, zapytał prokuratora, jak bardzo ma być dokładny. Klęczał wtedy przy tym manekinie. Wydaje się, że był gotów pokazać wszystko. Dlaczego? Pewnie chciał się przypodobać. Pewnie liczył na łagodniejszy wyrok. Mogę powiedzieć, że Kałużny w odróżnieniu od innych zabójców, nawet takich jak Kolanowski czy Kwaśniak, nie miał w sobie ani krztyny człowieczeństwa. Ani krztyny. Nic. Zero. To była bestia. Byłem przekonany, że po ewentualnym wyjściu z zakładu karnego ponownie zgwałci i ponownie zabije, że nic go przed tym nie powstrzyma. Czułem do niego drazę, co nigdy potem już mi się nie przytrafiło. Jakubowski milknie. Po chwili się odzywa, mówiąc, że tamta wizja bardzo mocno zapadła mu w pamięci. Znowu nawiązuje do kryzysu, który wówczas go dopadł. Trzecie zabójstwo dziecka, mówi. Zacząłem się zastanawiać, czy ja dalej chcę być milicjantem. To był kryzys odporności psychicznej. Po tej sprawie czułem, że zaczynam się spalać wewnętrznie, że kieruję mną emocje więcej niż powinny. Byłem znerwicowany. Zacząłem się zastanawiać, czy nie powinienem odpocząć od zabójstw.
Na szczęście dzięki rodzinie odsapnąłem trochę i doszedłem do siebie. Zapanowałem nad sobą. Skończył się rok 1985, zaczął rok 1986. Zaangażowałem się w nową sprawę, głośną na całą Polskę. Mówię o kradzieży relikwii świętego Wojciecha z katedry gnieźnieńskiej. Może to dziwnie zabrzmi, ale przy tej sprawie odetchnąłem trochę. To był jednak zupełnie inny rodzaj przestępstwa. Sąd Wojewódzki w Poznaniu jesienią 1986 roku zaczął rozpoznawać akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Kałużnemu, pisze Brzezicki. Proces toczył się przy drzwiach zamkniętych. Sąd nie dopuścił publiczności nawet na mowy końcowe. Jawny był tylko wyrok. Trybunał Wojewódzki uznał Kałużnego winnym zabójstwa, gwałtu i czynu lubieżnego i skazał go za to na karę śmierci oraz pozbawienie praw publicznych na zawsze. Sędziowie nie dopatrzyli się żadnych okoliczności łagodzących. Sąd uznał, że kara więzienia nie zmieni Krzysztofa Kałużnego i że nie ma jakichkolwiek pozytywnych przesłanek jego resocjalizacji. Po wyjściu na wolność nadal zagrażałby społeczeństwu, dlatego trzeba było go raz na zawsze wyeliminować. Sąd Najwyższy nie dostrzegł żadnych przesłanek, aby zmienić wyrok. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Krzysztof Kałużny został powieszony 17 września 1987 roku w poznańskim areszcie śledczym. Moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Zachęcam Was do lajkowania i komentowania odcinka, a także subskrybowania mojego kanału. Jeśli macie pomysły na kolejne odcinki, podzielcie się nimi w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych. Będę Wam bardzo wdzięczny. Kolejny odcinek poświęcę sprawie makabrycznego zabójstwa w Buku z 1982 roku. Do usłyszenia.